głównym założeniem festiwalu w tym roku było połączenie różnych spojrzeń na teatr lalek, teatr formy. W ramach Europejskiej Stolicy Kultury zaprosiliśmy 8 zagranicznych grup, zaprzyjaźnioną szkołę w Białymstoku, szkołę w Bytomiu, pojmujemy teatr tańca jako teatr formy. Chcemy, aby tutaj we Wrocławiu w tych dniach zetknąć te wszystkie materie, które przywożą tutaj do nas goście z Bułgarii, Chorwacji, Pragi, Berlina, Białegostoku, zaraz kogoś pominę, Słowacji, Londynu. Każdy z nich inaczej pojmuje teatr lalek, inaczej na niego patrzy i wymieniamy się tymi poglądami właśnie tutaj w szkole, w klubie festiwalowym Szklarnia. My jesteśmy studentami Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu i przyjechaliśmy tutaj ze spektaklem dyplomowym, tanecznym. Tytuł to Outcry. Choreografię robił Edan Gorlicki, choreograf, który mieszka w Niemczech, pochodzi z Izraela. Prezentujemy spektakl Teatru Tańca. To jest coś, czym się zajmujemy. No i sztuka jest o gdzieś tam kondycji społeczeństwa, o tym jak multimedia, technologia wpływa na młodych ludzi. Tak można powiedzieć w skrócie, a poza tym interpretację każdy widz ma swoją zapewne jak ogląda. Pracę zaczęliśmy od rozważania nad właśnie tematem życia w społeczeństwie obecnie i od tego jak technologia z jednej strony ułatwia nam życie, a z drugiej strony tak naprawdę utrudnia i wcale te udogodnienia, które mamy, czyli internet, gdzieś tam na przykład e-bilety, to wszystko z jednej strony ułatwia nam życie, z drugiej strony wcale nie. I zastanawialiśmy się nad tym jakby, czy jest lepiej teraz, czy było lepiej kiedyś i w ogóle jak to wpływa na ludzi, a także co to może dać w przyszłości. Też nawet zapisywaliśmy, że gdzieś tam chcielibyśmy, żeby ten spektakl to było takie ostrzeżenie dla widza, żeby widz mógł oglądając zwrócić uwagę na to, że on też daje się pochłaniać właśnie telefonom, internetowi i to wcale nie jest do końca dobre, bo w tym może zatracić się relacja z drugim człowiekiem. Każdego dnia przeciętnie mamy po 2 występy grup zagranicznych, około 3 występów grup polskich. Każdego dnia o godzinie 22 w Szklarni na Ofiar Oświęcimskich są koncerty, wieczory z DJ-em i tam również odbywają się wernisaże studentów Akademii Sztuk Pięknych, którą zaprosiliśmy do współpracy. I tutaj naszą szkołę przemieniliśmy w jakby taki mały kartonik, w którym każda sala jest zaadoptowana na potrzeby różnych instalacji. Jedną z instalacji, którą Państwo zobaczą, jest Burza Szekspira. Grupy, które tutaj przyjeżdżają, dostają konkretne formy, papier, folię, taśmę klejącą i z tego robią różne formy. Oprócz tego mamy wiele okołofestiwalowych działań. Są to tak zwane off-formy, działania studentów, nasze egzaminy, czytania dramatów performatywne, na które Państwa serdecznie zapraszamy. Wstęp jest wolny. Pokazujemy po prostu nasz wrocławski teatr formy szkolny.